witam serdecznie tych herosów przy tej pogodzie. Welcome our very warmly all the heroes who ventured to come here at this time of day at temperature. Będę mówił po polsku, bo tylko ten język opanowałem dostatecznie. I'll be speaking Polish because that's the only language I've mastered proficiently. Ojej, jak to gorące. Well, it's hot. No to witam serdecznie. Tak jak welcome już mówiono, ja się nazywam tak naprawdę Jacek Jakubowski. My name is Jacek Jakubowski. Ale właściwie wszyscy znajomi, nawet w internecie, to jest więcej można znaleźć na temat niż Jacek, bo taką mam ksywkę od młodości. But since I've been young, actually everybody knows me as Jac, as you can find lots of information on the internet as Jac Jakubowski. Zaproszono mnie tutaj, żebym wygłosił mowę, a nie wykład. I was invited over here to make a speech, not a lecture. Więc będę mówił z głowy i z serca, a nie z papieru, ale mam tu takie notateczki sobie porobiłem też. So I will speak from my head and the heart, but I have some little notes I've made on site. Może ja się też doprzedstawię tutaj, bym proszony. Ja, jakbym się miał przedstawiać w tym gronie, to mogę powiedzieć, że od zarania byłem zbuntowany i robiłem różne dziwne rzeczy. So maybe I'll say a few more words about myself. So in this group of people, I mi to nie... I would say that since the word go, I was rebellious. I mi to nie przeszło. And it's I've never grown out of that. Tylko to, co robiłem za hipisowskich czasów, and things I did when I was during the hippie times, kiedy się siadało z drugą osobą i w oczy się jej patrzyło, żeby rozmawiać. When you sat down with another person, looking in their eyes to be able to talk to her or them. To w międzyczasie świat tak się zmienił. In the meantime, the world has changed so much, że w tej chwili to się nazywa coaching i za to płacą grube pieniądze. That at the moment it is called coaching and they pay quite a sum of money for that. Ja wywodzę się z, tak naprawdę moje początki to była trochę zwariowana i alternatywna oświata. Well, I come, my beginnings, I originate from a little crazy education. Stworzyłem w Polsce taki ruch socjoterapii. I created in Poland the movement of social therapy. I taką szkołę alternatywną, której dyrektorem zostałem, mając takie długie włosy i będąc w subkulturze w 81 roku. And also I created an alternative school in 1981, having long hair and being stuck in a subculture. Potem zakładałem też szkoły społeczne, także jak wiele tu osób, dla swoich dzieci. And also, and then I established some more alternative schools, also just like you, for our kids. No i zawsze uważałem, że metody, które stosuję, są bardzo alternatywne. And I've always thought that the methods I use are very alternative. I oczywiście czytałem Summerhill. Naturally, I read Summerhill. Ale chciałem złożyć wielki pokłon wszystkim osobom, które robią szkoły demokratyczne. But I like to bow deeply before all the people who organize democratic education schools. Bo zazdroszczę wam, bo ja tak nie potrafiłem. Because I envy you, because I couldn't do it like that. W tej chwili prowadzę szkołę trenerów i coachów. At the moment I run a school of trainers and coaches. Pracuję bardzo dużo w biznesie. I work a lot in business. Zdarzają się korporacje, ale moją fascynacją są firmy rodzinne. I happen also to work with corporations, but I'm fascinated with work with family business. I właśnie z tej perspektywy chciałbym dzisiaj mówić, jako osoba, która z jednej strony jest zanurzona w tym świecie edukacji.
So I would like to talk from that perspective, at, on the one hand, as a person which is immersed in education, ale z drugiej strony chłonie to, co się w tej chwili dzieje w światłej części biznesu. But on the other hand, I absorb also what's going on the enlightenment or the more enlightened part of the business. Chcę Państwu powiedzieć, że to, co wypisują w tej chwili najmądrzejsi doradcy biznesowi, I'd like to tell you that things that are written by the wisest business counselors. To jest, można powiedzieć, w ogóle wszystko, co myślimy do tej pory o biznesie, to jest postawione na głowie. It could be said that everything that we have thought about business so far is turned upside down. Można powiedzieć, że żyjemy, ja uważam, że żyjemy w najciekawszych czasach, w największym przełomie cywilizacyjnym ludzkości. I think that we live in the most interesting times in the civilization breakthrough. Ponieważ po raz pierwszy w dziejach ludzkości, because for the first time in the history of civilization, w działalności wytwórczej, usługowej, komercyjnej, in the manufacturing, servicing and commercial activities, liczy się człowiek, a nie jego ręce do roboty. Man is more important than his or her hands. Wszelkie badania pokazują, że to, o czym biznes tak marzy, czyli zarabianie pieniędzy, all the research shows that the thing that business has dreamed about, which means making money, w tych czasach, dzisiaj, nowadays, at those times, jest wynikiem spotkania wolnych, kreatywnych osób. Is a result of the meeting of free and creative people. Jest wynikiem pracy w organizacji uczącej się. Is a result of the work in a learning organization. Jest wynikiem tworzenia wspólnoty zadaniowej. Is a result of creating the task community. To, co aktualny biznes obciąża, what is the downside of the business at the moment? Wy się konfrontujecie, bo także obciąża myślenie o szkole. And what is a problem or an issue that you are also having when you are working in the field of education? To jest stare myślenie. Is the old thinking. To są stare nawyki myślowe. Is the old habits of thinking. To jest stary sposób postrzegania rzeczywistości. Is the old way of perceiving reality. W którym się wydaje, że jeżeli się człowieka wyciśnie jak cytrynę, to z tego będzie więcej pieniędzy. In which you think that if you squeeze a person as a lemon, you'll make more money out of that. I chcę powiedzieć, że tak było do niedawna i jeszcze gdzie niegdzie tak jest. I'd like to say that it's been like that, recently. In some places, or it was like that. In some places, it is still like that. A może nawet nie gdzie, tylko to jest bardzo powszechne. Or maybe I would even say that it's still very common. Tylko że to już nie działa. To jest nieskuteczne. But that doesn't work anymore. It's not efficient. Problemem, z którym ja się mierzę na co dzień, the problem which I face every day, jest właśnie to, że przychodzą menadżerowie, is the fact that managers come to me, i mówią, my chcemy tak jakoś inaczej. We would like to do that somehow differently. Ale nawet języka często nie mają. Nie potrafią określić, co to znaczy inaczej. But they even don't have the language to speak about it. They even don't know how to define what this differently would mean.
I często okazuje się, że muszą przejść głęboką pracę nad sobą. And quite often it turns out that they have to undergo a very deep work on themselves. Która nazywa się coachingiem, ale naprawdę czasem zatrąca o terapię. Which is called coaching, but quite often almost borders on therapy. Żeby otworzyć oczy. To open their eyes. Żeby umieć ze swoim podwładnym rozmawiać jak z partnerem. To be able to talk to their subordinates like with partners. Teraz może dwa słowa tak w nawiązaniu do testu tutaj padających. Chciałbym także troszkę tak historycznie powiedzieć. Now maybe a few words somehow historically oriented. A nie martwcie się, nie będzie strasznie. But don't worry, it won't be too terrible. Powołam się na książkę, którą wydał jeden z genialnych badaczy mózgu. I'd like to refer to a book written by one of the most genius brain researchers. Nazywa się Damasio. He's called Damasio. Wiecie, jak zatytułował tę książkę? You know what's the title of the book? Napisał Błąd Kartezjusza. He called it the Cartesian error. Otóż nasza kultura jest przeniknięta takim myśleniem, które często się mówi, zaczęło się od Kartezjusza, choć jest to strywializowana wersja Kartezjusza. Our culture is permeated with the saying that everything started with the Cartesian thought. Myślę, although it's a bit trivialized. Myślę, więc jestem. I think, so I am. Cała nasza kultura skoncentrowała się na myśleniu. So all our culture concentrated on thinking. Na technice. On technology, on technique. Na rozwiązaniach organizacyjnych. On organizational solutions. Słuchajcie, w tym momencie żyjemy w tym miejscu, w którym można się... Żyjemy w science fiction, żyjemy w miejscu, w którym można się internetem połączyć z drugim kontynentem i rozmawiać. But it's at the moment it's like in science fiction. We are here, but we can connect by the internet with the place all over the world in any place on the other part of the world. Ale z większość tych osób na pytanie, co czujesz w tym momencie? But most people, when asked, what do you feel at the moment? Mówi, jestem okej, okay. Dobrze się czuję. Well, okay. Albo źle się czuję. I feel okay, or I don't feel okay. Nasza kultura zaniedbała kontakt z emocjami. Our culture neglected the contact with our emotions. Z tym, żeby z nimi być razem, nie żeby je nazywać, analizować, intelektualnie rozpracowywać, tylko żeby je czuć. And that means to be with them, not to analyze them, not to label them, not to observe them, but just to be with them. Chciałem powiedzieć, że do niedawna to, co robiliśmy w ramach terapii, w ramach, później w ramach coachingu, w ramach tego rodzaju działań, część osób mówiła, no to taka ideologia, a my mamy inną. Until recently, what we did, that we offered some kind of therapy, some kind of approach, and people said, okay, this is one of the approach, and we have another one, different. My uważamy, że człowiek musi zapamiętać bardzo dużo informacji i wtedy naprawdę się rozwija. We think that a person must remember a lot of information, and that's a sign that it's that he's developing. No i ta droga rozwoju nauki zatoczyła pętlę. And that development of science made a circle, has made a circle. No i właśnie analizujący wszystko bardzo dokładnie, przemyśliwujący, przyglądający się eksperci, naukowcy, którzy badają mózg. And the experts and scientists are researching and examining the brain very carefully. No, nie tyle zobaczyli, ale coraz głębiej widzą, że jesteśmy inni niż myślimy.
gained an insight that the more they look at it, they realize that we are different than what we have thought so far. Przede wszystkim takie pytanko. Kto z Państwa wie, ile mamy w głowie neuronów, mózgu? Do you know how many neurons do we have in the brain? In this one. Ile to jest neuron? How many neurons? No, ty to wiesz. Well, you know that, don't you? No, strzelajcie. Dużo. A lot. Billion. 300 miliardów. 300 billion. W tej głowie. In one head. Ale to nie wszystko. But that's not all. Otóż każdy z tych neuronów może wejść w interakcję z 20 tysiącami innych. But each of these neurons can get into interaction with thousands of others. Pewien matematyk, jak próbował to obliczyć, a mathematician tried to calculate that. To powiedział, że ilość połączeń, nie ilość oczywiście atomów, ale ilość połączeń w naszej głowie, w jednej głowie, so he said the number of connections in our head, jest, to są liczby rzędu ilości atomów w kosmosie. This is the numbers of the order of the number of atoms in the whole cosmos. Tu siedzi kosmos. So this is cosmos sitting in another cosmos. To jest kosmos, tak? Znaczy mamy tak nieprawdopodobnie coś złożonego tutaj. So this is something so incredibly complex in our head. Ale chciałbym także powiedzieć, że to nie wszystko. But I would also say that that's not all. Ponieważ jesteśmy ludźmi. Because we are human. A jako ludzie zostaliśmy przez Boga stwórcę ewolucję, nie chcę tam każdy to dopisze. And as humans, we have been as maybe you just finished. Just skończyć przez, zdanie. Wyposażeni w neurony lustrzane. And as humans, we have been equipped by God, evolution, whatever you would like to choose from this list, by mirror neurons. Co to oznacza? Oznacza to, że wszyscy tu obecni, każdy, najbardziej taki zamknięty, taki przed ludźmi człowiek, wszyscy jesteśmy empatyczni. Czy chcemy, czy nie chcemy. And that means that all of us, each and every one of us, we are empathetic. Either we want it or not. Jak ja robię taki ruch, when moving my hand like that, to jeżeli pani patrzy na mnie, jest skupiona, so the, if you are looking at me, very concentrated, to w pani głowie sorry, także head, te same neurony, które są odpowiedzialne za ten ruch ręką, się uruchamiają. So the same neurons, which are responsible for the movement of my hand, fire up in your brain. Co to oznacza? What does it mean? Heisenberg, wielki fizyk, powiedział kiedyś, prawda rodzi się w rozmowie. Heisenberger, the physicist, said sometimes that the truth is born in conversation. Chciałem powiedzieć, że tu bardzo dużo mówiliśmy o indywidualizmie. We've been talking a lot about individualism. I on jest bardzo ważny. And it's very important. Tylko indywidualizm może się zrealizować tylko we wspólnocie. But individualism can be fulfilled only in a community. Ja muszę być z kimś, I have to be with somebody, żeby się od niego różnić, to be different, ale też żeby wchodzić w rezonans. To enter into the resonance. Rezonans, który jest pojęciem neurobiologicznym. Oni nawet mówią neurologiczne pole znaczeń. Resonance is the neurological term, and they even say, może powtórzyć ostatni. Neurologiczne pole znaczeń. Neurological field of meanings. W szkołach demokratycznych na intuicję, tak jak ja do tej pory w innych rzeczach, tworzycie właśnie neurologiczne pole znaczeń. So intuitively speaking, that's the way I feel, you are creating the neurological field of meanings. To już nie jest tylko piękna, którą podzielam, filozofia. It's not only a beautiful philosophy I also support. Wolności, freedom, bycia sobą, to be yourself. To już jest
metodologia, praktyka, to jest moja odpowiedź na pytanie, czy to jest efektywne, czy nie. It's a methodology, it's a practice, and it's my answer to your question about it, whether it's efficient and or not. To jest inna metodologia pracy. To nie jest metodologia taka, jak na przykład ją robię teraz. It's not a methodology of work. It's not as different from what I do at the moment. Czyli jeden mówi, at the moment. Reszta słucha. So one is speaking and the rest are listening. To jest taka metodologia, jak robimy to na warsztatach. Wszyscy mówią. It's the methodology which is like we do in workshops where everybody has a chance to speak. Ale do tego trzeba wyćwiczyć inne kompetencje. But for that purpose, you need to practice different competences. Na przykład uważność. For example, vigilance or mindfulness. Aktywne słuchanie drugiej osoby. Active listening to another person. Ale żeby się w tym nie roztopić. But not to melt down in that. No to samo świadomość, gdzie jestem ja, a gdzie ty. So we have the awareness where I am and where you are. Czy twoja myśl i emocja, która do mnie dociera, whether your thought and emotion which reaches me, żeby się nie zleć, żeby nie stała się mną, bo wtedy przestanę istnieć. It shouldn't just unite, it shouldn't just melt into one thing, because at that moment I will stop or cease existing. W naszej szkole trenerów, in our trainers school, coachów, and coaches, zgodnie ze starymi intuicjami, które moim zdaniem teraz się potwierdzają, according to the old intuitions which in my opinion have been corroborated at the moment, mówimy tak: jeśli chcesz komuś, uwaga, nie kogoś uczyć, to komuś pomagać się uczyć, if you want to help somebody to learn, not to teach him but to help him to learn, to musisz przejść głęboki proces samodzielnie, w oparciu o kogoś, kto będzie ci pomagał. Nie będzie cię uczył bycia trenerem, bo będzie ci pomagał stawać się tą osobą. So you have to go through a very deep process of learning to become a trainer with the help of somebody who will not be turning you into a trainer, but will be helping you. Musisz wziąć odpowiedzialność za twoją relację z drugim człowiekiem, któremu pomagasz się uczyć. You have to take responsibility for your relation with another person with whom you help to learn. I stworzyć mu wsparcie w jego drodze, ale też prosząc, żeby on tobie dawał wsparcie. Bo to, creating support in his path, but also asking him to help to support you in this work. Bo nas równie rozwija to, że mogę tobie pomóc w rozwoju, jak to, że ty mnie pomagasz w rozwoju. Because we are both benefit from that. The fact that I help you and that you help me in our development. Jest jeszcze jedna dla mnie zagadka, której nie słyszałem, żeby już była rozwiązana. There is one puzzle that I haven't heard that's been solved. So otóż my jesteśmy takim bytem, który jest z jednej strony sam, no przecież a nie jest oddzielna niż ja. We are beings that is a being that which is separate from ale kiedy beings. Rozmawiamy, but kiedy, when we talk, kiedy się porozumiewamy, nie odcinamy od siebie, nie oceniamy, tylko rozmawiamy, stajemy się na moment z taką synchroniczną jednością. But when we talk, when we communicate, when we are not judgmental, in some moments we become as if one unity. Ale nie tylko. Otóż jeżeli jest nasz kilkanaście osób, ale tak eksperymentalnie mniej więcej udowodniono, że tak do 15, do 14, no coś takiego. But not only, but if there is a group of 14 people, something like that, to stajemy się grupą, we become a group, w której zaczyna pulsować coś tak dziwnego, co nazywamy procesem grupowym. That in which something very strange starts pulsating, which we call a group processing. W którym w pewnym momencie jego uczestnicy zaczynają mówić my w naszej grupie. At which the members of that group start using the word we in our group.
we do this or that. I żeby było jeszcze trudniej. And to make it more difficult. Kiedyś jako ludzie żyliśmy w plemionach. Once we lived in tribes. Mamy taką konstrukcję w głowie, że mniej więcej 150 osób, no może 200, może w takim jakimś obszarze. We have this structure in our mind that maybe about 150 and 200 people. Możemy stworzyć wspólnotę organizacyjną. Could be turned into a organization community. Popatrzcie te stopnie. Mamy wspólnotę taką, na przykład organizację, firmę, organizację społeczną, szkołę. So we have a company and or social company or school, która wytwarza własną kulturę organizacyjną, which forms its own organization culture. Ale składa się z grupek, które pulsują własnym życiem, czyli zespołów. But it's composed with small groups. Składa się z sieci osób, które ze sobą się komunikują. And also with network of people who communicate with each other. No i składa się z indywidualnych, pojedynczych osób, które muszą być dojrzałe, podejmować decyzje, być sobą. And it consists, of course, of individual, grown-up, mature people who should take responsible decisions. Za to wszystko odpowiedzialne są procesy empatyczne. And at the back of that, we have the empathetic processes. Empatia jest częścią życia emocjonalnego. Empathy is part of our emotional life. W najnowszych badaniach zaczyna neurobiologowie. In the recent research, neurobiologists zaczynają używać pojęcia górny mózg i dolny mózg. Start using the term upper and lower brain. Górny mózg odpowiedzialny za rozumowanie, za zrozumienie, za nazwanie, za analizę. Upper mind is responsible for analyzing, for understanding, for naming things. Dolny mózg, nie mniej racjonalny. The lower brain, which is now less rational, odpowiada za intuicję, is responsible for intuition, przetrawione doświadczenie, digested experience, za takie intuicyjne zrozumienie sytuacji, for an intuitive understanding of the situation. I mówią, ćwiczyć trzeba oba. And they say we have to take into account both of them. Jeden nie może zastąpić drugiego. Pracujemy całością jako człowiek. One cannot replace the other. We have to use both to work as a person. Dla mnie to jest pytanie, w jaki sposób, znaczy inaczej. To, z czym się, znaczy to, na co liczę i z czym się zmagam, to, na co liczę, what I hope for and what I struggle with, to, co już moi poprzednicy mówili, większość siedzących tu osób, ja także. It's what my predecessors said, and me as well. Nie przeszło takich naturalnych procesów. Nie przeszło takich naturalnych procesów budowania empatii, relacji empatycznych, samoświadomości, myślenia. So there haven't been these processes of empathetic thinking. Relating to others. Ale jak ktoś inny patrzy, to mówi, to nie jest podmiotowość, tylko włażenie na głowę. But if somebody watching from the side says, it's not treating them as a person, it's allowing him to behave in a very capricious way. Ja rozmawiałem z osobami pracującymi z dziećmi w tym stylu. I was talking to people who work with the kids in this manner. Jestem pełen zachwytu i pokory. I am full of admiration and humility. Ponieważ one muszą cały czas pracować i z sobą, i z tym dzieckiem, i jeszcze z całym światem obok. Because those people have to work all the time with themselves, with the children, and with the whole world around. A też z grupą, gdzie normalne procesy zachodzą. And also with the whole group. Nastolatów, czy wśród małych dzieci. And also with the whole group where there are normal, regular processes going on between teenagers or children.
i muszą zmagać się ze swoimi rodzicami albo z jakimiś innymi osobami, które mówią, co wy z tymi dziećmi robicie, przecież one się w ogóle nie uczą. And they have to struggle with other people, with parents who just keep saying, what are you doing with those kids? They are not learning at all. To działa. But that functions. Bo jesteśmy empatyczni. That works because we are empathetic. Jak ktoś na nas tu, to my też denerwujemy. If somebody attacks us, we get irritated as well. Ile jeszcze mam czasu? Żyjecie jeszcze? Are you still alive? Ja jeszcze mogę wam opowiedzieć z badań Hoffmana, w jaki sposób rozwija się empatia, bo chcę powiedzieć, że empatia jest zjawiskiem, które może być szkodliwe. I may tell you a few things from Hoffman, how an empathy develops, because I want to tell you that empathy can be also harmful. Na przykład, czy słyszeliście pojęcie błędu empatycznego? Have you heard about the notion, the empathetic error? To jest not. Błąd empatyczny to jest taki. Ja panią lubię, to jest moja koleżanka. It works like that. I like her. She's my friend. Ona się pokłóciła z nią. But she argued, quarreled with that person. Błąd empatyczny polega, że ja w taki naturalny sposób uważam, że ona ma rację. The empathetic error consists in the fact that I naturally consider that she is right. Widzisz, co ci ta głupia zrobiła? Do you see what that little stupid woman did? Tak? Bo to jest pojęcie niedojrzałej empatii. That's the notion of immature empathy. Bo dojrzała empatia polega na tym, że ja jestem dalej tą osobę lubię. Because mature empathy relies on the fact that I still like that person, I accompany her. Mówię, widzę, że się zdenerwowała. Well, I see that she got irritated. Albo zadaję pytanie, ale co się tak naprawdę stało? Or I ask that, but what has really happened? A ta osoba w moim życzliwym, takim empatycznym słuchaniu. And that person in my empathetic listening. Może sama dojść do wniosku, że to ona popełniła błąd, tamta osoba, albo w ogóle jaka jest przyczyna tego wszystkiego. May arrive at herself at the conclusion that maybe she may have made a mistake, or maybe the other person, or maybe that's a totally different solution. A może w ogóle nie o przyczynę chodzi. But maybe it's not the cause of the whole situation that it's all about. Dojrzała empatia to jest towarzyszenie, bycie z drugim człowiekiem. Mature empathy is accompanying, no being badania, with other people. Badania Hoffmana. Now Hoffman research. Leżą dwa oseski. We have two infants. Niemowlaczki. Babies. Jedno zaczyna płakać. Drzyć mordę. One starts crying. It just yells his head off. Bardzo wielu wypadkach, bardzo często, najczęściej. Drugie też zaczyna płakać. Most often, in most cases, the other one starts crying as well. Zaraża się wprost tą emocją. Is infected with that emotion. Ty płaczesz, ja płaczę. You cry, I cry. Ty jesteś wściekła, ja jestem wściekła. You're angry, I'm angry. Tak w rodzinach trochę. In families, quite often, it works like that. Teraz, jak dziecko trochę rośnie, when the child grows a little, to jak słyszy, że to drugie płacze, to wypełza. When it hears that the other one is crying, it moves away from that baby. Oddala się od tego. It tries to get away from the crying. To boli. Because it hurts. Nie boli. No i mówię, niektórzy na tym poziomie empatycznym pozostali. Jak ty mnie, jak coś się z tobą dzieje, to ja wychodzę. Dziękuję. And some people stayed at this level. If something is happening with you, I leave. Sorry, I must go. Ale z drugiej strony, to jest nasza wielka umiejętność umieć odciąć się od cudzych uczuć. Umieć, co nie znaczy zawsze z tego korzystać. On the other hand, it's great ability to be able to cut off from somebody's feelings, which doesn't mean to do it always, but to be able to do it. Jak dziecko podrośnie, when the child to zaczyna mieć taką reprezentację poznawczą. So he's got this cognitive representation. I niezależnie od tego, że odejdzie, and regardless of the fact that to wie, że ta Zosia dalej płacze. Albo leaves, it knows that this little baby still is crying over there. I tu się zaczynają pierwsze niedojrzałe, ale piękne zachowania prospołeczne.
And here we have the beginning of immature but very beautiful social behaviors. Prospołeczne. Pro-social. Że dziecko bierze swojego misia i zanosi. Mówi, masz, bo mnie misz uspokaja, no to masz mojego misia, może cię uspokoi. So the child takes a teddy bear and it brings it over to the crying baby because, well it gives me some comfort, maybe it will give to you. Nieprawda? Albo bierze moją mamę i mówię, mama, weź mu pomóż, bo mam takie doświadczenie, że mnie mama pomaga. Or grabs the hand of his mother and takes the mother and says, mommy, helps that little child because I know from experience that it helps. No niestety niektórzy na tym poziomie rozwoju empatycznego też pozostali. Unfortunately, some people stay at this empathetic level. I stąd się biorą nasze uwielbienie dawania dobrych rad. And this were our admiration for or liking giving good advice comes from. Masz jakiś problem? Ja wiem, jak go rozwiązać. If you have a problem, I already know how to solve it. Ja ci to powiem. I'll tell you. No, zauważcie, że jak się pracuje z dziećmi, to trudno się z czegoś takiego wydobyć, tak? No przecież wiem. Ja jestem starszy, wiem, jak to zrobić. Like if you work with kids, it's very difficult to get out of that habit. Ale sięgnijmy do... Sięgnijmy do czterolatków. But let's move on to the 4-year-olds. I czterolatki, pięciolatki zaczynają już kombinować, że ta osoba, która płacze, to nie jestem ja. Four-year-olds start just figuring out that that crying baby, it's not me. W związku z tym, uwaga, myślą i dają mu jego misia, a nie mojego misia. And that means that they go and reach for that baby's teddy bear. Albo przyprowadzają jego mamę. Or bring over proszę Pani, ja sobie tam coś zrobił, może Pani mu pomoże. Well, could you come over and take care of your baby if it's not his brother? Nie wnikając dalej, w wieku lat 12. And going too much into that at the age 13 or 14. Wtedy, kiedy Piaget zbadał, że u człowieka się rodzi myślenie abstrakcyjne. So at the time where Piaget discovered that we start developing abstractive thinking. Zaczynają się te emocje, te empatyczne relacje zamieniać w wartości. Those empathetic relations start turning into values. Co to znaczy kogoś skrzywdzić? What it means to hurt somebody? Co to znaczy że coś jest sprawiedliwe albo niesprawiedliwe. What's the meaning of something being just or unjust? Być może w szkołach demokratycznych następuje to wcześniej, ale... Maybe in democratic schools it happens earlier. Ale na pewno jest takie przekroczenie. But usually it happens at that age. Dzieciaki zaczynają zwracać uwagę na siebie nawzajem, a nie na tych dorosłych. Kids, children start paying attention to each other and not paying attention to adults. Jak to jest tworzone w polu empatycznym, we współpracy. If something is created in the empathetic field of cooperation. To uczą się poszerzać swoje pole wolności, brać odpowiedzialność. So they learn to expand the field of freedom and responsibility. Jak to się dzieje w szkole takiej, jak ona jest w tej chwili? If that happens in school, which we have at the moment. No to jest to zgrana klasa, która potrafi wyrolować każdego nauczyciela. So it's a very well cooperating class of students who can pull a leg of any teacher. Albo bardziej patologicznie, no to się z tego robi banda. Or more in a more pathological way, it's just like a group of little criminals. Ale powiedziałbym, część tych band zmienia się w subkulturę. But some of these gangs change into subcultures. I no, ja właśnie sam pochodzę z takiej subkultury, kiedyś hipisowałem, potem zajmowałem się punkami. Well, I sam come from that hippie subculture. Then I worked with punks. I uważam, że tu wszyscy są z takiej subkultury, która myśli, zastanawia się, w jaki sposób stworzyć dobrą sytuację edukacyjną.
And I think that we are all here in a kind of subculture of people who think how to create a good education situation. A moja najprostsza definicja sytuacji edukacyjnej, my simplest definition of education situation, to, że nauczyciel, trener, animator, teacher, trainer, moderator, tworzy pole, forms a field, w którym ludzie się uczą, in which people learn, a nie są uczeni, and are not taught. Ale to nie jest proste. But of course it's not easy. Sami wiecie, jak, bo, ponieważ istnieją w nas także, tutaj było pytanie, dobro, zło, nie wiem, czy z natury, czy nie, ale na pewno istnieją w nas, być może ukształtowane, emocje destrukcyjne. We have in ourselves the destructive emotions. We're talking about whether we are naturally good or bad, but I don't know that, but there are destructive emotions in us. Nie potrafimy wyrażać złości. We cannot express tylko zamieniamy ją w agresję. So we turn it into aggression. Złość jest świetnym uczuciem, krystalicznym, czystym. Bez niego byśmy nie mogli żyć. Anger is a beautiful feeling, crystal. We couldn't live without it. Ale czym innym jest wyrażenie złości w sposób, który drugiego czeka deprecjonuje, niszczy, poniża. But it's another thing when you express anger in such a way that another person is depreciated, humiliated. Czym innym jest powiedzieć, wkurza mnie to, co zrobiłaś. Some other thing is to say, I'm pissed off with what you've done. A czym innym, jesteś głupia. And some other thing głupi. Is say, you are stupid. Co ty jesteś za pracownik, co ty jesteś za uczeń. What kind of employee you are, what kind of teacher. Za moich czasów było lepiej. When I was your age, it was much better. Ostatnio wyczytałem to u świętego Benedykta. Well, the last day I read this at St. Benedict. Który tak się wkurzył aktualną młodzieżą, że wyniósł się z Rzymu i założył klasztor. So he got angry so much at the youth at that time that he left and he founded a monastery. Już wtedy był upadek obyczajów u młodzieży. So you see, at that time already youth were being degraded. Kochani, wiążąc to wszystko w jedną kupę. So connecting all this in one thing now. Chcę powiedzieć tak. Żyjemy w momencie absolutnego przełomu cywilizacyjnego. We are living in the ultimate civilization breakthrough. Nie nowoczesny biznes, znaczy w tym przełomie są tak z grubsza dwa kierunki. In this breakthrough, roughly speaking, there are two directions. Jeden, który mówi, trzeba się coraz bardziej sieciować. One which says we should work in networks more often. Współpracować. Collaborate. Specjalizować, ale jednocześnie widzieć innych. We should specialize, but at the same time be able to see others. A biznes to są pulsujące życiem i relacjami wspólnoty. Business, these are pulsating with relations, communities. A drugi kierunek, and another, the other direction, u osób, które boją się tej zmiany, with people who are afraid of this change, które się do tego nie przygotowały, albo nikt ich nie przygotował. Or not ready for that, or nobody has enabled them to be ready for that. To jest fanatyzm. So that terroryzm. Is fanatism, terrorism. Albo najrozmaitsze formy przemocy w szkole, w biznesie. All kinds of violence at school or in business. To jest hierarchiczna szkoła, w której ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. It's hierarchical school where you have somebody up at the top and somebody at the bottom. I uproszczone wyjaśnienia całej naszej złożoności. And simplifying the complex things of our reality. Chcę jeszcze taki apel na końcu. I'd like to appeal at the end of that. Od wielu osób, nawet tutaj, ale tutaj nie, tutaj jednej czy dwóch, ale z wieloma osobami, jak rozmawiam o szkołach demokratycznych, o różnych eksperymentach wewnątrz szkół,
o szkołach Montessori, o szkołach najróżniejszych. With many people when I speak about different alternative education, Montessori, democratic schools, all sorts of schools, I hear. Słyszę, przecież to jest niesprawdzone. Nie wiadomo, czy to jest efektywne. It's, but it's not verified yet whether it is effective. Czy to ma sens? Whether it makes sense. Chcę powiedzieć, że przed nami wielka droga uczenia się metodologii, żeby to było coraz lepsze. And I would like to say that before us we have long way to go to learn new methodology, to develop it, to make Ale it jedno better. Jest pewne i sprawdzone. But one thing is sure and verified. Szkoła, która w swojej tradycyjnej formie, w tej chwili, school in its traditional form at the moment, jest na pewno zła. Is bad for sure. Dziękuję. Thank you. We still have time, so don't hesitate to ask the questions. Teraz może czas na zadanie pytań. Kto miałby pytanie? Albo komentarze. Albo komentarze. Who has some questions or maybe would like to comment on something? Ja bym chciała zapytać, jak właściwie zaimplementować te uwagi dotyczące emocji i empatii do szkoły, bo to trochę mało powiedzieć, szkoła jest zła. I would like to ask how to implement those remarks about empathy and emotion, because I think it's too little to say that the school is bad. Po pierwsze, tak, jak tutaj ludzie to robią. Firstly, the way that it's done here by the people who are gathered here. Czyli stworzyć system, w którym to jest możliwe. So create the system in which it is possible. W tej chwili, jak pracuję z nauczycielami albo z osobami, które pracują wewnątrz oświaty tej ogólnej, now when I work with teachers or people involved in the state education, to mam poczucie takiej masy bąbli zmiany. So I have the feeling there's like lots of bubbles of change around. Ale ludzie zmagają się z tym, żeby z jednej strony zrealizować ten program szkolny. But teachers struggle with, on the one hand, to follow their curriculum. Ale z drugiej strony porozmawiać z tym konkretnym dzieckiem, zrobić teatr, zrobić zabawę w matematykę, zrobić tysiące rozmaitych aktywnymi metodami rzeczy. But on the other hand, it's possible to talk to that person, to organize a school theater, do many other things. I to tak burbuluje. Ja mam takie wrażenie czasami, że dojrzewamy do naprawdę jakiegoś takiego bardzo potężnego zwarcia. And it's bubbling, and it's like in boiling water, and I have the feeling that it's growing, and that we are going towards some kind of a real important shift. Bo coraz więcej osób widzi, że to nie ma sensu. Because more and more people see that it makes no sense. Coraz więcej nauczycieli pokazuje, w jaki sposób na przykład Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi akcję Szkoła bez stopnia. Się okazuje, że wystarczy wyjąć te stopnie, zmienić sposób oceniania, już się zaczyna coś dziać ciekawego. More and more people see initiatives like the Center of Civic Education, CEO it's called. They, for example, have some kind of initiative called School Without Grades. Ale to jest wszystko w kontrze do tego, żeby uzyskać na tych testach jakiś stopień, żeby się dostać wyżej, żeby tam znowu być obkrawanym, dostać się wyżej, pójść na studia, tam być dalej obkrawanym, a potem nie mieć pracy. Studentów najwięcej nie ma, tak? Jest bezrobocie, bo nie potrafią być w biznesie. And these initiatives are in counter all that situation where we have lots of work towards the exams, where you have taken pass exam, then go to university, then pass exams, and then you leave university, and then be unemployed. I'm a request, thanks. Maybe some of you would like to comment on this. Now, just a question, or I think most of what you said, I fully agree with it. Mam pytanie, w pełni się zgadzam, ale... But I come to the insight after like 7 years of court cases in the Netherlands. mając pewien wygląd po doświadczeniu jak 7-letnich w Holandii. That's like something like a test or an exam
itself is not bad. Że test albo egzamin sam sobie nie jest zły. But what's really bad is that the government is coercing children to do a test or do an exam. A co jest złe, to to, że rząd zmusza dzieci do tego, żeby podejmowały te testy i egzaminy. 100% się zgadzam. I agree fully with that. Yeah. Widziałem holenderski program. I saw a Dutch program about school. W którym dzieci coś robiły. In which pupils did something. A na koniec sobie wypełniały test. And at the end they did some, made some tests. A po drugiej stronie sprawdzały, czy dobrze trafiły. And on the other side they just checked the answers to that. Lubię nie sprawdzić, czyśmy tak, tylko my sprawdzili. To ja sobie sprawdziłem i mówię, proszę pani, dobrze zrobił, albo tu mnie nie wyszło. And they just check what their progress was. So sam test. Verify that. Fitna sprawa. And then maybe they talk to the teacher about the result. W momencie, kiedy to nie jest narzędzie no, represji, które zmusza wszystkich do zdania tego samego testu. I agree, as long as it's not the tool of oppression when it coerces everybody to take the same test. Czy ktoś jeszcze? Takie pytanie, skoro szkoła tradycyjna jest zła. I have a question, since the traditional school is bad. Jest to już sprawdzone. Czy nie ma takiego zagrożenia, że za jakiś czas okaże się, że system demokratyczny jest zły, albo co musiałoby się stać, żeby okazało się nagle, że system demokratyczny też kuleje? Isn't there a danger that in some years we wake up seeing that democratic system, democratic education is also bad, and what we have to do to change that situation? Bardzo dziękuję za to pytanie. Thank you very much for that question. Dlatego, że moim zdaniem użył pan słowa system. Because in my opinion you use the word system. Ja bym powiedział, trzeba stworzyć, wy pracujecie nad metodologią nową, nad systemem. Demokratyczność nie polega na tym, że się puszcza i po prostu niech se robią, co chcą. You've been working on methodology, on the system. The democratic education doesn't mean that you just let go and everybody does whatever he or she wills. Tylko trzeba żmudnie wypracowywać, jak budować relacje na przykład między dorosłym a dzieckiem. But you have to work laboriously, meticulously on the relations between an adult and a child. W jaki sposób pomagać wyłaniać się projektom? How to help projects to emerge. W jaki sposób nie rezygnować z bycia sobą jako nauczyciel? In what way not to give up being yourself as a teacher? Albo rodzic. Or as a parent. My też mamy swoje prawa. We also have our rights. My wchodzimy w partnerską relację i to na dodatek inna partnerska relacja, pokazywałem te fazy, jest z czterolatkiem, inna z ośmiolatkiem, a inna z dwunastą. And also we get into these partner relationships, and as I showed, there are other relations, partner relations with a 4-year-old, 8-year-old, 12-year-old. A jeszcze, żeby było trudniej, te dzieci się rozwijają w indywidualnym tempie. And to make it even more difficult, all those kids, they're developing at their own individual pace. Jeden dwunastolatek jest w innym świecie niż drugi. So one 12-year-old is in a different world than another 12-year-old. Musimy pracować nad różnorodnymi metodologiami, znaczy na metodologię mającą jeden pień, ale dużo konkretnych rozwiązań i je badać, przyglądać się, dyskutować, wspierać. So we have to work on a methodology which has one principal theme, but has many solutions, many options, and we have to talk, discuss and try them out. I powiem w taki sposób, to dlatego mówiłem o tej cywilizacji, że moim zdaniem nie ma innej szansy. That's why I talked about this civilization, because at the moment it seems that there's no other chance for us. Bo ktoś może powiedzieć, a ja będę dalej prowadził takie przedsiębiorstwo, w którym będę wszystkim pracownikom mówił, jesteś dupek i jutro cię wyrzucę, jeśli nie będziesz dobrze pracował. Because, okay, we can imagine that I can still keep on saying, okay, I'll be running my organization in my own way, I'll be keep saying to my people, you are asshole, and I can kick you out anytime I want. I wielu się tak jeszcze udaje na krótką metę. And some people think like that in short-term thinking. A potem bankrutuje, odeszli mu najlepsi ludzie, ale on nie widzi związku ze swoim postępem. And then his company goes bankrupt and he doesn't see the link between his best people leaving his company. Światu potrzebni są
samodzielni, umiejący kooperować i tworzyć wspólnotę i uczyć się razem ludzie. The world needs people who are bright, thinking, able to cooperate and create a community. Inaczej będziemy mieli nienawistników, którzy wszystkich nienawidzą, bo nie są tacy jak oni. And otherwise we will have all, you know, the haters that hate everybody else because they are not just like they are. I wcale nie wiem, w którą stronę ta cywilizacja się kibi. And I'm not sure in which way this civilization will take its way. Ale jest szansa. But there's a chance ahead of us. Chcę powiedzieć, że okropnie mnie denerwują. And I would like to say that I get irritated a lot. Osoby, które są naprawdę mądre. By people who are really wise. Ale mają taki nawyk, żeby tę cywilizację w czambu popełnić. Potępiać. But they have a habitual, they have a habit to condemn this civilization. Wszystko się rozpyla, wszystko się rozwala. Everything is breaking down, everything is getting rotten. Nieprawda, żyjemy. It's not true. Żyjemy w jakiejś nieprawdopodobnej zmianie, która nas może wynieść na manowce albo do raju. We live in some incredible change which can lead us to a straight or to the paradise. Albo gdzieś po drodze. Or somewhere in between. Jedna, po tym, co usłyszałam, jedna rzecz After what I've heard, one thing I keep thinking about. Podążanie drogą. Poszukiwanie drogi. Following the road or searching for the road, for the path. Nie zawsze oznacza osiągnięcie celu, który był na początku. Doesn't always mean that we reach the goal that we thought about at the beginning when we started. A szukanie metod przez nauczycieli jest trochę podawanie drogi na talerzu. Jest czymś takim jak podawanie drogi na talerzu. A searching for methods by teachers is something like giving them the directions on the plate in front of them. Czyli zabieranie całej przyjemności podążania drogą. So taking away from them all the pleasure of finding that path in front of them. I pomyślałam sobie po tym, co tutaj usłyszałam, and I thought after what I've heard here, że najlepszym sposobem bycia przy dziecku, w jego edukacji, the best way of being with a child in his education, jest zaufanie mu. Is trusting him. Nie szukanie żadnych metod. Not looking for some methods. Tylko podążanie. But following, accompanying him or her. Chcę się nie zgodzić. I would like to take liberty not to agree with that. Chcę powiedzieć, że to, co ja rozumiem przez metodę, I would like to say that what I understand by the word method, to jest na przykład metoda podążania za. Co to znaczy? It's jak to robię? U nas tutaj obecni absolwenci szkoły trenerów wiedzą, ile się musieli napracować, żeby umieć podążać za, a nie wchodzić. Wydaje mi się, że podążam za, ale już zabudowuję, robię różne rzeczy. To jest metoda. Metoda pracy nad sobą, metoda zadawania pytań, metoda uważnego słuchania, metoda milczenia, metoda parafrazy. To są wszystko metody. Nawet bym powiedział, bo to nas może połączyć. Może ja teraz po ten fragment chcę odpowiedź. So, like people who are here, who are trainers, they know that this method, like following, accompanying a child, for example, it's something that you have to work on. You have to do an enormous amount of work with yourself, so that when you just apply that method, it doesn't turn out that actually you say that you follow or accompany somebody, but actually you are manipulating, dictating, okay, the things for him. So that's what I meant by that. Trzeba umieć inaczej stawiać cele. So we have to be able to put our goals differently. Na przykład moim celem, for example, my goal, jest usamodzielnianie. Ja się mam to zrobić. Is to let people be self-operating. I chcę powiedzieć, że człowiek rozwija się samodzielnie, ale nie samotnie. So a person develops individually. Obecność. But not being lonely. He's alone, but not lonely. Obecność. So the presence. Aktywne słuchanie. Active listening.
Konfrontacja, nie zgadzanie się na coś. Confrontation, not agreeing with something. Bo ja się nie zgadzam, żebyś pobił drugiego człowieka. I do not agree for you to beat another person. Powiem, jak robiliśmy takie przedszkole dla naszych dzieci. When we organized a play school for our kids. Wszyscy koledzy psychologowie mówili, że uszkadzamy je okropnie. All my friends said that we are harming, doing them harm terribly. Jak jedno dziecko zaczęło naparzać drugie, because if one kid started hitting another one, to natychmiast przy nim znajdowało się przy tej parze dwójka dorosłych. So immediately there were two grown-ups at this two fighting kids. Mówiło, nie pozwalamy na bicie. And they said, we do not allow physical violence. Rozdzielamy. And they were just turning, putting them apart. Ale potem zarówno tej osobie bitej, jak i tej osobie, która biła. But then both to that dorosły siadał, hitting and the one that who was hit. Dorosły siadał i pytał, co się stało, że go uderzyłaś? A grown up sat down and asked, what happened that you hit him? A bo on mi zabrał, zabrał. Because he took something or something. A jak się czułeś, jak ona cię uderzyła? How you felt when myśmy dawali uwagę i przestrzeń i agresorowi, i ofierze. So we gave space both to the culprit and to the victim. I w ciągu roku dzieciaki nauczyły się, że jeżeli mają jakiś problem, to można werbalnie zaatakować, można się zgłosić do dorosłego, można coś z tym zrobić, ale nie będą biły. Na bicie nie pozwala. So they learned that if there is a problem, they can argue, they can go to talk to adults, but they know that they are not allowed to physically get involved physically. Ja nie przeżywam niepozwolenie na bicie, nie przeżywam jako zabranie wolności. For me, not allowing to hit other people, I do not read or wolność czuć złość. See as not allowing freedom. Wolność czuć złość, wolność być wściekłym, wolno cię być smutnym. You can feel irritated, angry and sad. I wolno ci to wyrazić. You can express that. Ale nie w sposób, który poniża drugą osobę. Not in such a way that humiliates. W życiu dorosłym, w grupach mówimy, nie oceniaj, nie mów. Tak jak mówimy komunikatem, ja wkurzyło mnie to, że miałeś przynieść, a nie przyniosłeś. In grown-ups group we say that if you talk, do not do not judge, just ale say what you feel, but do not say what you think about me. Ale nie mówimy, jesteś spóźniarski, jesteś paskudny, ani nie pozwalamy im mówić. Też nawet nie pozwalamy, mówimy, wyraź to prawdziwie, wyraź to tak, jak naprawdę z tobą jest. So just, if you feel some anger or some emotion, just express how it is with you and do not turn it against other people. Zapraszam na warsztat, bo będziemy mogli sobie o tym pogadać. So I invite everybody to the workshop. We'll be talking about that and working with that. Dobrze, dziękujemy bardzo. Thank you very much.